Także tą kawiarenkę Krispy Kreme polecam bardzo. Na rogu Spadina i Nassau Street. Bardzo miła obsługa, wszystko pyszne było. I niedrogo. W zasadzie za cenę jednej kawy w Starbucks miałam dwa donaty i kawę. Bardzo dobrą zresztą. Bo w Starbucks ogólnie mi kawa nie smakuje. Jedynie co lubię to ten pumpkin spice latte. Te są fajne. Wiecie dlaczego, nie? Bo kolor jest super. Pachnie jak w hinduskim sklepie. Kadzidełkami. Teraz jest przyjemnie bardzo, bo to jest Kensington Market. Jest bardzo przyjemnie, bo nie idę w słońcu. Ale Maryśką zajeżdża, wow. No legalna w końcu jest. Mydło i powidło. Kupować pamiątki i magnesy to tylko w Chinatown. Zobaczcie, po dolarze. Albo 10 za 9 dolarów. I czapki, wszystko. Bardzo przystępne ceny. Ciekawa jestem, co za historia jest tego kotka, który tutaj siedzi i patrzy sobie z góry na wszystkich. Jest na rogu St. Andrew i Spadina. Muszę zobaczyć, poszukać, o co tu chodzi. Na zachód od Spadina są jeszcze takie uliczki z takimi super sklepikami, ale teraz nie mam czasu. Ale warto tam zajrzeć, jak ktoś ma czas. No i powiedzcie, czy te kontrasty nie są piękne. No kocham, po prostu kocham. Ramen. Kolejne piękne murale. Ale bym poszła na masaż stóp, ale nie mam czasu. Uwielbiam masaż stóp. Wszystkich masaży ten lubię najbardziej. Tu jakiś wietnamski sklep. Yunnan Rice Noodle. Wiecie, że ja byłam w tej prowincji chińskiej Yunnan, która leży zaraz graniczy z Tybetem. Byłam tam w 2006 roku. Tylko mam zdjęcia, nie mam videos. Ale to jest bardzo piękna prowincja. To jest taka prowincja, gdzie Chińczycy jeżdżą na wakacje. To jest taki best kept secret of Chinese people. I mówiąc o Yunnan noodles, czyli tym ramenie ich, mi tak on tam smakował, że kupiłam różne rzeczy i odwzorowałam go po powrocie, ale już teraz nie pamiętam. Ale wiem, że jedliśmy to na śniadanie, to znaczy była opcja, ja ją wzięłam. Bo dużo ludzi jadło normalne śniadania, a ja lubię jeść takie, wiecie, różne. Więc były przepyszne. No i tutaj mamy bramę chińską. Lubicie sok trzciny cukrowej? Próbowaliście? Ja bardzo lubię. I ostatnim razem piłam w Singapurze. W najlepsze. I te kotki, i bielizna, i biżuteria. Jak prawdziwy. Ok, doszłam do Dundas Street West i teraz będę szła na wschód trochę. Zaczyna się robić gęściej na ulicy. Już godzina szczytu się zbliża, bo już jest po czwartej. Pamiętam kiedyś, jak zmienialiśmy system komputerowy w CAA. To byłam tutaj tydzień na szkoleniu.
i ten, to biuro było przy samej wieży, tam gdzie był ten nasz kurs, a hotel był tutaj w tej okolicy, w jednej z tych ulic i zawsze chodziłam tędy. Pamiętam, to był lipiec, takie mango były dojrzałe. Się objadałam tymi mango. Fajne czasy to były, ale to już tak dawno temu. Tak jak mówię, Toronto to jeszcze następny mural. Toronto bardzo się zmieniło, ale na przykład tego typu ulice pozostały takie same. Kolor czerwony ma przynosić szczęście. Dajcie mi znać, co myślicie o Toronto. Czy jest waszym zdaniem też fascynujące, ale większość ludzi chyba nie chciałaby tu mieszkać tak jak ja. Ale tak przyjechać z wizytą w piękny dzień jest naprawdę super. Hungry Panda. No tutaj to jest jakby było się... Nie wiem, co tam krzyczał facet. A tutaj jest tak, jakby było się gdzieś w Chinach naprawdę. Znaczy w Azji. Tutaj godzinny masaż stóp za 45 dolarów tylko. Super. Napisy i po chińsku, i po koreańsku, i po japońsku. No i przed nami kolejny przepiękny budynek. Art Gallery of Ontario. No ale oczywiście nie ma czasu wejść do środka. Ale sam design jest przecudowny, zobaczcie. A za nim jest ta kolejny ciekawy budynek. Zaraz wam go pokażę z drugiej strony. No i wszędobylska wieża oczywiście. Super ulica się tutaj odbija w nim. I ja też tam gdzieś jestem. Słabo mnie widać. Już mi bateria mruga, ale jeszcze mam 3. Ale żeby wystarczyło na bejsbola tych baterii. Bo po to w sumie tu dzisiaj przyjechałam. Co tutaj się dzieje? Wam się podoba ten budynek? Po drugiej stronie te kamieniczki. Słoń ubrany w kurtkę. Żydówki idą z dziećmi. Tutaj jest niedaleko żydowska dzielnica takich właśnie ortodoksów. Budynek, który jeszcze chciałam wam pokazać, znajduje się tu. To jest Kanadyjska Akademia Designu. Super, prawda? Ontario College of Art. Czyli coś w moich tematach szkolnych. Tylko oczywiście o większym rozmachu niż ja miałam w Zielonej Górze. Moja szkoła plastyczna była raczej taka mała i kameralna, ale bardzo, bardzo też unikatowa. Bardzo dobrze wspominam czasy mojej szkoły. Mój boss właśnie dzwonił, że są w drodze i że mamy się trochę wcześniej spotkać o godzinę, także chciałam jeszcze pokazać więcej rzeczy, no ale chyba nie pokażę. A następnym razem będzie ok. Więc kieruję się piechotą w stronę wieży, gdzie jest to boisko baseballowe.
Ja zawsze na nie mówię Skydome, bo jak my przyjechaliśmy, to ono się nazywało Skydome, ale zmienili nazwę na Rogers Center, ale ja dalej mówię Skydome. O, tutaj taka piękna eklektyka i te rośliny, ten Burning Bush. Pięknie. Tutaj jakie piękne hortensje, zobaczcie jaki kolor. Zobaczcie, jak dziwnie tutaj tramwaj wyjeżdża spod czegoś takiego. Ale cudowne są. Ciekawe, co zrobić, żeby taki róż był. Chyba ziemia musi być właśnie nie kwaśna, tylko zasadowa. Ale cudowne. Nie wiem, czy to jest jakaś ich zajezdnia? Dziwnie. Tutaj jakie cudne kompozycje. Jeden wyjechał i kolejny stoi. Także na pewno to jest zajezdnia. Ale mnie już nogi bolą. Przydałby mi się ten masaż tych stóp. Ale niestety, muszę przyjechać tutaj specjalnie na taki masaż. Nie wiem, jak długi będzie ten filmik, ale mam nadzieję, że z ciekawością obejrzycie piękne Toronto. No i wracam znowu do Queen Street West. Tajska restauracja. Dla mnie z azjatyckich kuchni tajskie i japońskie jedzenie jest najlepsze. No jak zwykle ta ulica jest zawsze bardzo ruchliwa. Proszę bardzo, można sobie usta zrobić i jeszcze zniżka $100, czyli pewnie za 400. Raz tylko robiłam sobie usta w 2017 roku, ale bardzo, bardzo delikatnie. Także nie było tak bardzo widać. Nie był to kaczy dziób. W sumie jeszcze raz bym zrobiła. Może zrobię tak właśnie delikatnie. Okej, dochodzę do John Street. Bardzo ładne kolory tutaj są na tej ulicy, tego muralu. No tutaj akurat taki bardzo smutny mural przypominający o tym, co niedawno było. No jeszcze raz z boku ten budynek telewizji. No i ja pomalutku idę w stronę boiska. Ale super. Tutaj nawet mają ulicę, która nazywa się Blue Jays Way i prowadzi prosto właśnie do tego boiska. Dlatego, że drużyna z Toronto Baseballa nazywają się Blue Jays, tak jak sójki. Dzisiaj grają z drużyną Baltimore Orioles. Orioles to też są ptaszki, wilgi. To są wilgi. Zobaczcie, jak super tutaj się wychyla wieża spoza tego wysokiego budynku. W perspektywie wygląda, jakby wieża była mniejsza, ale nie jest. Jakiś bar, jakieś wianki, na razie pusto. Dzisiaj środa, tutaj to jest też, ta ulica jest, ma bardzo dużo restauracji, bo tutaj jest też tak zwany Theater District. Także dystrykt teatralny, ale przepięknie. I te domeczki malutkie, przerobione na knajpki. Tutaj mamy bar Hooters, gdzie warunkiem jest do zatrudnienia mieć ładne piersi i duże w miarę. Jakby to seksistowsko nie brzmiało. Jak gdybym tu aplikowała, to pewnie bym dostała tutaj pracę bez problemu. Trzymają patio. Ale ciekawa jest architektura tego budynku. Drinki dwa za jednego. Na razie dosyć pusto. Jak głupia, co chwilę staję i robię zdjęcia, mówię wam. Jakbym tu nigdy nie była w tym mieście.
Teraz będę mijać ulicę King. Tutaj mamy kolejne multikulti, różnorakie restauracje z całego świata. Jak pięknie ta ulica wygląda teraz w tych promieniach, tak jakby zachodzącego słońca. To znaczy jeszcze nie zachodzi, bo teraz jakby była golden hour. Taka elektrownia tutaj, zobaczcie. Zobaczcie, ile ludzi idzie na Blue Jays game. Znaczy na mecz. No i mamy już Sky Dome, więc muszę iść do bramki numer 11. Tak mi mój boss przetekstował. Nie, bilety teraz kupują chyba. Wow. Ciekawe, z której strony ta bramka jest. Nieźle, prawda? Patrzcie, co tutaj się dzieje. Jakie piękne kwiaty. Mamy wejście do wieży i akwarium Ripley'a. Z obydwóch miejsc są filmiki u mnie na kanale.